Will Smith jest legendą. Will Smith? No, no, ten film, takim filmie, nie? O, tak. Tak. Nie, wiesz, legendy, jak dla mnie, legendy, poza oczywiście miejskimi legendami i mitami, muszą zaprasować na siebie dłuższą pracą niż 16 czy 20 lat. Ja mam takie odczucie. Nigdy nie czułem, że jakikolwiek skład, w jakim grałem, może być legendarny, bo przecież ja mogę być żywą legendą, czy ktokolwiek z nas. Jesteśmy zwykłymi, normalnymi ludźmi, którzy robią normalne rzeczy. Mamy jedynie szczęście, że po prostu, że po 16, że robiliśmy to tak, jak potrafiliśmy najlepiej, ludzie to docenili i że powrót też włożyliśmy wszystkie siły, jakie mogliśmy włożyć i też jesteśmy równie w niego zaangażowani, jak w swoje początki. Być może ta jakby szczerość w działania i szczerość przekazu, który nam zawsze towarzyszył, wzbudzały jakieś inne emocje oprócz stricte muzycznych. Być może powodowały, że trzeba było czasami pomyśleć o sobie, o swoim miejscu w życiu, swoim postępowaniu i może ten pierwiastek, który w nas zawsze siedział, lekkiej ewangelizacji świeckiej, lekkiego moralizatorstwa, może tego, że dla wielu ludzi to było coś więcej niż tylko rozrywka, może dlatego tak zostało u nich długo to w serduchach, w głowach. I może teraz, co po niektórzy z racji tego, że byli też wtedy młodzi i być może ten okres jest dla nich też jakimś długim okresem, postrzegają to wszystko jako coś, co się zdarzyło dawno, było świetne, nie tak jak teraz, czyli sami nadają mu jakąś taką otoczkę mityczną, otoczkę legendarną. Ja się z tym zupełnie nie zgadzam. To znaczy, doceniam wagę ich przemyśleń, doceniam wagę ich postaw, ale nie zgadzam się z nimi. Jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi, którzy sobie po raz kolejny udaje im się grać ze sobą. No to nawet powiedziałbym się rzeczy, których myślimy chyba większość z nas. Nie wiem, nie czuję się legendą, dinozaurem. Dinozaurem niż legendą. Różne są określenia. Wiesz co, no wolałbym być tym, kim nie jestem, czyli po prostu normalnym człowiekiem, który gra na gitarce i sprawia tym frajdę ludziom i sobie i kolegom, i to jest najważniejsze. Wiesz co, nie mam oceniać, czy jesteśmy legendą, czy nie legendą, nie wiem, się tak nie czuję, ja się tak nie czuję. Czuję się normalnym gościem, który po prostu robi to, co lubi i tyle. Chyba to jest najlepsza definicja tego, jak ja czuję, kim jestem, a propos legendyzmu. Jak wyżej? Na się niżej trochę. Ja tak naprawdę nie chciałbym nawet być legendą za życia przynajmniej, może kiedyś po śmierci, no to może być legendą. Teraz się na to w ogóle nie piszą. Dokładnie. Znaczy, zdajemy sobie sprawę z wartości muzyki i treści, jakie niesiemy ze sobą. Bo my robimy muzykę. My jako ludzie wcale nie jesteśmy muzyką, tą, którą dajemy ludziom. Jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje zalety, mają swoje wady, mają swoje małości, mają swoje wielkości i tyle. Ale to, że muzyka, którą tworzymy, ma dla tych ludzi jakąś ogromną wartość i że my na scenie też robimy to, co potrafimy najlepiej i ludzie to widzą, że my po prostu nie stroimy sobie figurek i zabawy, tylko po prostu jest to też dla nas równie ważne. Więc być może to sprzężenie jakieś następuje i być może poprzez to jest taka, a nie inna reakcja. Przecież nie dlatego, że ktoś mówi, że legenda. No jak ktoś ci opowiada legendę o kraku, to też tak reagujesz? Albo o Wandzie, co Niemca nie chciała. Wiesz co, my normalnie możemy chodzić do sklepu po bułki i poruszać się komunikacją miejską. Nie jesteśmy pogodynkami. Tabunów, wiesz. Także nie ma szans, żeby nam palma biła, no spokojnie. Nie jest tak. Z tymi legendami to już mamy chyba dużo czasu jeszcze przed nami z tymi legendami. To jeszcze sobie na legendarność być może zasłużymy.
Myślę, że najlepiej o tym opowie Jerry, ale przede wszystkim cała historia z tym jest związana, bo to nie jest tak decyzyjnie. To jest długi, długi, długi proces, który Jerry zapoczątkował. No tak, no bo to ty żeś ruszył, że tak powiem, z posad wszystkich. No tak, to ja ruszyłem, to zagraliśmy koncerty, ale to chodzi o to... No ale to ważny jest ten pierwszy impuls, bo pierwszy impuls nadał jakby kamieniowi, kamień ruszył, a on się dalej już potoczył, tak a nie inaczej. No właśnie, ja osobiście mogę powiedzieć, że bardzo tęskniłem za Udrożem. Przez te wszystkie lata ja nie grałem. Tylko sporadycznie udzielałem się tam projektach różnych, a bardzo tęskniłem, ale widziałem, że bardzo zaangażowany jest Tomek w zespół Lipali. I tak, no, nie widziałem szansy nawet. Ale któregoś razu po prostu postanowiłem zapytać, czy jest jakaś możliwość, żebyśmy razem współpracowali, żeby to jakoś nie wchodziło sobie w drogę. I odbyliśmy rozmowę bardzo ważną, gdzie okazało się, że no, te wahania rozwialiśmy i spróbowaliśmy po prostu. To, co się później okazało, najpierw te trzy koncerty, to właśnie było wynikiem tego. I ponieważ zaczęliśmy ze sobą się więcej, przebywać ze sobą więcej, zaczęliśmy się jakby od nowa poznawać się, bo to jednak przerwa dużo zrobiła, to okazało się, że chcemy dalej współpracować. Pojawiły się pomysły przedstawienia teatralnego. Najpierw, później pomysł filmu. Zaczęliśmy myśleć pod tym kątem i zaczęliśmy robić muzykę. Po drodze okazało się, że przedstawienia teatralnego nie będzie z przyczyn przeróżnych. Filmu również, a muzyka już się tworzyła. I spodobało nam się to. Zaczęło się to wszystko tak dziać jak kiedyś, kiedy tworzyliśmy pierwsze numery. Zaczęliśmy regularne próby robić i wyszło z tego. Wyszedł w sumie tak naturalnie jakby materiał na płytę. Między innymi oddech jest taką pamiątką z tych przygotowań, tak ja myślę. Tak, bo to nie zrobiliśmy do tego przedstawienia w sumie żadnego utworu od początku do końca. Przynosiliśmy sobie tylko pomysły, które badaliśmy pod kątem, czy one się przydadzą do takiego projektu, czy nie. Niektóre, mimo że się nie przydawały, rozgrywaliśmy sobie, bo sprawiało nam radość granie tego, a nie innego riffu. I tak naturalnie proces postępował. Muzyki zaczęło coraz więcej powstawać, okazało się dość wcześnie, że tego tatu nie będzie, bądź też jest to dużą niewiadomą, więc aby nie tracić czasu, robiliśmy po prostu muzykę dla siebie. Jak mówimy, zrobimy piosenki, jak będzie się pojawić czy ten spektakl, czy ten film później, no to wybierzemy fragmenty i popracujemy nad nimi, opracujemy dłuższe wersje, zrobimy wtedy z tych fajnych fragmentów, zrobimy muzykę filmową. Więc nie było to tak też, że zrobiliśmy wiesz, utwory do teatru, a później je przeranżowaliśmy i tyle. Po prostu ten utwór oddech braliśmy pod uwagę przede wszystkim do tego przedstawienia, ale pięknie zobrazował i oddał to, co się w tym miejscu na tej płycie powinno znajdować. Wydaje mi się, że trafiony jest tak zwane oczko. No pisałem teksty hurtowo jakby. Nie było tak, że jeden tekst powstał gdzieś rok temu, czy wcześniej gdzieś sobie adoptowałem. Napisałem od początku do końca teksty. Poukładałem kolejność utworów, zaczęła mi się tworzyć po prostu jakaś opowieść. Zaczęło mi to wyglądać na spójną, bardzo taką prawie że koncepcyjną, konceptualną płytę. Zacząłem nadawać, szukać tytułów, też długo nie mogłem, bo teksty były napisane, piosenki zaśpiewane, a tytułów jeszcze nie było. Zacząłem szukać tytułów i wszystko zaczęło się zazębiać. I po prostu miałem kilka propozycji, chłopakom przedstawiłem, jakbym chciał, znaczy rzuciłem propozycję a propos płyty. No i jak posłuchali, zobaczyli tytuły, no wszyscy doszliśmy do wniosku, że opowieść jest czymś świetnym. A po drugie, numeryczne
wydaje mi się, że dalsze numeryczne nazywanie płyt byłoby jakimś takim zbyt dużym nawiązaniem do tego, co robiliśmy. W tym momencie wydawałoby mi się, że to jest zupełnie nie na miejscu. Po prostu to jest nowy rozdział, nowy Illusion, mimo że siedzimy na barkach tych gigantów sprzed 16 lat, powiedzmy, to jednak na nowo musimy wszystko robić, więc jest to nowe otwarcie, nowy początek, więc i nowa opowieść. To zauważyłem, że pomysł, który zostaje przeniesiony przez któregoś z nas, to nawet Jarek się włączył do komponowania, kupując sobie specjalną gitarę sześciostrunową jako basista, to jest ciekawostka. Mówisz co? No nie wiem. Kiedyś parę się przydarzyło, no, a teraz było oczywiście więcej takich gitarowych lif. Więc to okazało się, że najważniejsze, żeby ten pomysł, który ogrywaliśmy, żeby wyzwolił w nas jakiś ogień. Jeśli się nie pojawiło tego ognia, nie było go, no to... Tak, nie było sprzeczek, ani nie wiem, jakichś nieporozumień, że to jest fajne i ktoś się upierał, że... Nawet jeżeli komuś z nas nie zapasował, nie przypasował za pierwszym razem, bądź też a może spróbujmy trochę inaczej, tak, na tym oprzyjmy to, ale poszukajmy jeszcze innych rozwiązań opartych na tym schemacie. Po prostu otwarci, chcący ze sobą współpracować ludzie i tyle, wystarczyło tyle. To proces selekcji u nas przebiega trochę wcześniej. To nie jest tak, że robimy, nie wiem, 20 piosenek, a potem mówimy, okej, to 10 odpada, a to zostaje. Tylko proces selekcji następuje już na etapie pracy. Tak, jak coś nie żre, gdzieś jakiś motyw, gdzieś widać, że on się nie klei, idziemy dalej. Jak utwór jest z reguły skończony, to jest taki etap, że on po prostu wchodzi na płytę. Tak? My nie mieliśmy utworów odrzuconych z płyty. Owszem, one w studiu, niektóre bardzo się zmieniły. Jeden był nawet na wylocie, ale się obronił i brzmi dzisiaj bardzo fajnie się go gra. Ale mówię, selekcja jest dużo wcześniej u nas. Bunt nie zaniknie nigdy, ponieważ rzeczywistość jest taka, jaka jest. Ona nigdy nie będzie spełniała warunków, które uważałbym, w których mógłbym przestać się buntować. Absolutnie nie. Zmieniły się tylko moje postrzeganie. Zmieniły się formy rzeczywistości, na którą nie zgadzam się, z aspekty tej rzeczywistości. Przemoc już nie jest dla mnie tylko facetem osiłkiem w bramie, tylko ma dużo subtelniejszą i dużo gorszą twarz. Jakby no... rzucanie koktajlami Mołotowa mnie nie bawi po prostu. Uważam, że są inne sposoby na to. Może nie do końca takie jak Gandhi, ale na pewno nie jak wiesz w first shooterach rzucasz się po prostu z pistolcem na wrogów, bo masz to w dupie i tak wszystkich rozwalisz. Nie? Tu nie jest tak, więc z racji tych no, kilkunastu dobrych lat i dojrzewania no, pewne rzeczy widzi się inaczej, inaczej się o nich opowiada i wrażliwości też się nabiera innej. No. Ja nie widzę jej jako delikatniejszej. Może delikatniejsza to nie jest to słowo. Jest mniej agresywna, ale delikatna nie jest na pewno. Tam jest... No wydaje mi się, że jest mimo wszystko może ukryte między wierszami, ale jest bardzo dużo niezgody na rzeczywistość. Ja trochę z boku patrzę z teksty Tomka. Znaczy, ja widzę wyraźnie, że jest bunt, tylko mam wrażenie, że jest trochę bardziej zaszyty. Znaczy, trzeba się wgłębić trochę w to, co Tomek śpiewa, żeby go znaleźć. Jak powiedział no, kiedyś, w ogóle język był trochę inny. Ja mam wrażenie, że paręnaście lat temu się mówiło dużo więcej czy wprost. Dzisiaj świat jest taki, że trochę się skomplikował, odkrył swoje nowe oblicze i ja ewidentnie widzę w tekstach Tomka mnóstwo obszarów, na które jest niezgoda z jego strony. Powiem Ci, że w ogóle, już nie wnikając w szczegóły, ale mam wrażenie, że ta płyta najwięcej emocji, jeżeli chodzi o teksty, była nawet w ramach samego zespołu.
No tak. To jest ciekawe. To może jakaś wskazówka dla paru osób, że my tutaj mieliśmy wewnętrznie dużo, wiesz, rozmawialiśmy o tym i to bardzo emocjonalnie, temat tekstów. To nie jest tak, że tam się nie działo. Jeżeli chodzi o muzykę, trochę podobnie, bo ja mam wrażenie, że ta płyta, dlatego jest taka, jaka jest, nie jest powtórzeniem trójki czy dwójki, bo to jest też trochę nasz wewnętrzny, nazwijmy to, boom przeciwko takiej najprostszej możliwej drodze, tak? Nie było to świadome rozwiązanie, że okej, dzisiaj nie będziemy grać dwójki tak, żeby zrobić na przekór sobie czy komukolwiek innemu. Tylko inaczej, bo miejmy taką odwagę, że grajmy to, co chcemy grać dzisiaj. I to jest ten rodzaj buntu, który z kolei jest w warstwie muzycznej też. Więc myślę, że tutaj jest dużo buntu i emocji w tej płycie. Bardzo dużo. Dla ludzi wrażliwych przede wszystkim. Tak. I myślę, że można by to jeszcze brzytwę okama jeszcze troszeczkę użyć, czyli po prostu do ludzi. Nigdy nie mieliśmy targetu. Nigdy go sobie nie stwarzaliśmy, ani nie wyobrażaliśmy. Po prostu graliśmy muzykę i dzieliliśmy się nią, tak jest teraz. I bierze ją ten, kto po prostu komu jest potrzebna, komu przypasi, komu będzie sprawiała jakieś... wyzwalała jakieś emocje takie, z którymi będzie się czuł, no nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, ale będzie chciał je czuć, tak? Więc to nie ma najmniejszego znaczenia, co widać zresztą na koncertach naszych, że jest publiczność bardzo mieszana, wiesz, od kilkunastoletnich ludzi poprzez dwudziestoparolatków, trzydziestoparolatków do 40 i 50-latków, więc no jest jak jest. No na pewno nie jesteśmy zespołem stricte młodzieżowym. No. Raczej targetowanie psychobioralne niż demograficzne. Nad tym też myślimy, bo jest kilka koncepcji. I kwestia też tego oczywiście, jak nam się uda zarządzać naszymi finansami, wiesz, i na ile ich będzie. Więc... Nie, no nie podobały nam się pomysły do tej pory. No nie, no nie. No po prostu. Nie, dokładnie to tak pytasz, wiesz, czy planowaliście za rozpoczęcie, czy nie planowaliście, czy coś tam. Wiesz, to jest tak, albo nam się coś podoba, albo nie. Jak nie, to mi tego nie będzie, no. Nie wiem, jak nam się żaden pomysł nie spodoba, to nie będzie klipa, no trudno, no. Co mamy wam wciskać? Kit albo sobie, wiesz, że musi być, bo tak jak było kiedyś, wiesz, wytwórnia płytowa, tak, tu musi być singiel, tu musi być klip, to musi być to, koniec, nie ma dyskusji. No, come on, nie o to chodzi. Jak nie będzie pomysłu, to nie będzie pomysłu. Jak będzie fajne, to są ludzie z tymi swoimi kamerkami, nagrywają koncerty. Ktoś chce, to będzie wiedział, jak wyglądamy. Bo przecież to nie jesteśmy filmowcami i nie musimy robić filmu. Film to nie jest nasze pierwsze... to nie jest nasza dziedzina. Naszą dziedziną jest muzyka, więc robimy muzykę. Więc obyliśmy się przez... W całej naszej działalności nie zrobiliśmy tych klipów zbyt wiele, więc... Dało się grać i być muzykiem, więc myślę, że i w tych czasach też się da. Tym bardziej, że tak naprawdę poza netem, no to nie ma gdzie tego wrzucić. A w necie ludzie już nie są tacy, wiesz, nie są aż tacy, powiedzmy, wymagający od artysty, wiesz. Wystarczy, że jest muzyka, że jest jakiś obrazek i że jest przekonywujący i tyle. Więc zobaczymy. Będzie dobry pomysł na klip, to klip być może będzie. Nie będzie dobrego pomysłu, to zapewne nie będzie. Powiem ci tak. My robimy muzykę. I zawsze staramy się współpracować z artystami, z ludźmi, którzy coś tworzą, którzy potrafią wnieść do tego, co my robimy, wartość dodaną jakąś. Tak dokładnie stało się z dużą częścią wizuali, to są na koncertach. Jedna z dziewczyn, która je przygotowała, zrobiła to tak, że nam ciarki przeszły. I ona właśnie dokładnie zrobiła to. Posłuchała naszych tekstów, a propos, ma lat 20. Nie wiem, tak może wygląda. Tak wygląda, może ma... na bardzo młodą osobę w każdym razie wygląda. Nie pytaliśmy, ile ma lat, bo może nie wypada, jakikolwiek. I słuchaj, ona zrobiła oprawę graficzną na naszych koncertach, przynajmniej połowę lub więcej tych utworów i dokładnie zrobiła tego, czego oczekiwaliśmy, czyli znalazła swoje interpretacje naszych piosenek, naszych tekstów i myśmy zrobili wielkie wow. A, no zaskoczyły nas tak pozytywnie bardzo, bo po prostu smaczki w niektórych miejscach i wizuali tak oddawały myśl zawartą gdzieś tam w utworze.
jakieś puenty piękne same dodawała, tak samo. No, bardzo ciekawe. I jeżeli ktoś, pojawi się ktoś taki, chociaż napisała też scenariusz do wideoklipa, z kolei już scenariusz już nas nie powalił zupełnie na kolana. Więc jakby, no czekamy, no nie, nic na siłę, po prostu. Szukamy ludzi, którzy nas zaskoczą tym, jak to widzą, jak nas widzą. Więc korzystając teraz z forum, czekamy. Jeżeli są młodzi studenci, którzy myślą, że mają coś do powiedzenia i akurat konwencja naszych piosenek odpowiadałaby im, żeby opowiedzieli coś od siebie, zapraszamy. Albo starzy wyjadacze, którzy chcą się chwilę oderwać, zapraszamy tak samo. Oczywiście. Co, i tak ściągną, i tak trafią. Tu raczej wartością, znowu, bardzo fajny... trochę to jest tak, że po pierwsze, płyta miała być całością, bo tak chcieliśmy, żeby to była właśnie płyta, nie zbyt piosenka. To jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o płytę. Więc do tego nie warto jednej piosenki, tylko warto posłuchać całej płyty. Więc jak już ściągasz to samo. I druga rzecz. Ta płyta jest wydana w sposób wyjątkowy. I tutaj duży ukłon w stosunku w kierunku naszego wydawcy, który dołożył mnóstwo starań i serca, i cała jego ekipa dołożyła tego serca mnóstwo, żeby ta płyta jeszcze sama w sobie, jako okładka, była czymś dodatkowym, wyjątkowym. I rzeczywiście jest tak, że bardzo wielu ludzi, którzy tę płytę dostaje, opowiadają o muzyce, ale oprócz tego mnóstwo opinii na temat tego, jak jest wydana. Niektórzy uważają to za przejaw szacunku, przejaw tego, że chce nam się jeszcze cały czas. No i tego, że to fajnie, że ktoś takie coś robi. Dlatego mamy nadzieję, że jak ktoś sobie ściągnie taką płytę, bo i tak sobie ściągnie i posłucha, tak posłucha, że mu się podoba, że zobaczy, jak ona wygląda, to być może skusi się, żeby kupić. W ogóle takie są badania, że ludzie, którzy dużo ściągają, to sporo kupują. Wiesz, no, gdzie możemy, to znaczy my, jak my, wydawca gdzie może, tam oczywiście zapewne interweniuje, ale nie ma szans, żeby to zatrzymać, więc nie walczymy z wiatrakami, po prostu zdajemy sobie sprawę, że tak jest i będzie, dlatego uważamy, że produkt jest atrakcyjny na tyle, że wielu ludzi po prostu będzie chciało go mieć w całości, a nie tylko pliki. Sposób oczywiście niezwykle demokratyczny, czyli każdy przynosi, co uważa za stosowne, że powinniśmy zagrać. Później zbieramy to do kupy, rozmawiamy i dochodzimy do wniosków. I tyle. Wiadomo, że jest taka część żelazna, setlisty, której ciężko by nie zagrać. Typu na luzie, Wojtek, Róż, no. Tego nie można nie zagrać. Inne są takimi, które sobie jeszcze dobieramy, żeby... bo fajnie się gra, ludzie lubią nie słuchać. No i czasami się staramy dołożyć coś zawsze ekstra, czego tak nie wygraliśmy, prawda? Teraz na przykład Bracie jest takim utworem, który odgrzebaliśmy, żeby sobie jeszcze spojrzeć. Świetnie się sprawdza, bo na koncertach ludzie świetnie reaguje, no się pani dobra, świetny numer. I tak trochę się staramy, że przy każdych jakichś na przykład następnych set, znaczy trasach czy sezonach, to próbujemy coś znaleźć takiego, co no, ja mam pomysł, że nas na jesień. A może na lato? Tam na lato, no. Na lato? No, na lato. Ale... Czyli żeśmy się jeszcze nie przestrojali, graliśmy już tak. Jeden już zrobiliśmy, że grali. A, wiem. Też który, nie? No. Ja tak nie grałem. Ale może trzeba... Tak, właśnie. Ja miałem tą strunę. Trzeba sobie ułatwiać życie. Ale ci pokażę. Ja sobie miałem piątą strunę. To ci nagram ten. No. Ta. No. Dość! Mamy konkurs gotowy. A, jeszcze jeden. Mamy też, czyli byśmy dwa zrobili, którzy z Jerem rozmawiałem na ten temat, jak graliśmy akustik sobie, nie? Mhm. Żeby go zrobić też, bo że jest... Także latem będą niespodzianki, gdyż my nawet ich nie znamy. Ja już poznałem. Będzie. Bywa to irytujące, ale no wiesz, to... No co poradzisz?
Wiesz co, jak zagramy mecz na początku, to potem się domagał kłów, jak nie zagramy kłów, a potem jak, ludzie, jak zagramy kłów, będzie się na luzie. Jak zagramy wendetę w drugiej części, będzie się na wendetę. No. No parę tych piosenek popełniliśmy, które ludzie się domagają. Ale, ale dzięki Nożowi wpadliśmy na pomysł, który jestem przekonany, że kiedyś zrealizujemy. Powiedzieć? No co? Powiem. Zagramy koncert. Szukamy chętnych. Szukamy chętnych. Da się to zobaczyć. Zagramy koncert, gdzie będziemy grali powiedzmy 14 piosenek. Tyle, że te piosenki to będzie tylko jeden nóż przez 14 razy zagrany, dokładnie w takiej samej wersji i z takim samym entuzjazmem. Po każdym jeden. Koniec i zaczynamy, a teraz i 14 powiedzmy razy 15, żeby był cały koncert, półtorej godziny równego tłuczenia, nie? Znasz. Ósmą solówkę to będę grał już po prostu tak. Jednym palcem. Więc to dla tych, którzy tak potrafią zirytować i nie uszanować tego, że mamy plan, chcemy go wykonać i nie chcemy zrobić, nie wykonujemy go po to, żeby tobie zrobić źle, tylko żeby ci zrobić dobrze, więc uszanuj to. Irytuje to, no ale co zrobić, no, trzeba grać, tak trzeba grać. Tego nie wie nikt, no wiesz, na razie myślimy dość krótkofalowo, to znaczy zagrać teraz koncerty, lato mieć pracowite, a ja na jesień chciałbym zacząć robić nową płytę Lipali, więc to jest też dla mnie ważne. Zrobię płytę Lipali i nadal próbujemy to ze sobą zgrywać po prostu, żeby się jedno z drugim nie żarło i tyle. No i teraz kwestia tego, żebym miał odpowiednio sił fizycznych i tyle. Myślę, że w trio znowu przystąpimy do robienia nowego materiału po prostu, regularny próg. I co wyjdzie, to wyjdzie. Panie się z tobą gada i mówiłeś, to bym to nie chce wyciągnąć. Nie, ale tak rzeczywiście tak będzie. Myśmy z Derem tak rozmawialiśmy przez chwilę, że jakiś tam jak będzie robił, to nie przeszkadza, żebyśmy się pospotykali, sobie coś poprzągali, pograli i tak dalej. Także tutaj na razie jest plan taki, że coś się dzieje dalej, wschodzimy do przodu. Zobaczymy, czy to będą fajne dźwięki, czy nie. Bo jak z tym klipem, jak nie będą fajne dźwięki, to nie będzie płyty. No jak będą, to będą. Nic nie wiem, po prostu. Jesteśmy w takim miejscu i czasie, że nie musimy, wiesz, po prostu. Nic nas nie zmusza do tego, żeby ze sobą grać. Chcemy. Jak nam nie będzie wychodziło, bo nam się odechce, to przestaniemy i tyle. No. Właśnie dlatego to było takie durne, bo zazwyczaj rozumiemy się. I wtedy też żeśmy się rozumieli. Byliśmy oczywiście młodsi, bardziej wyrywni, nie tacy odpowiedzialni i tak dalej. Ale ogólnie nie było między nami jakichś kłótni, sporów totalnych, jakichś nieporozumień. A zwłaszcza przy pisaniu utworów, przy zabawie zwaną muzyką. Teraz tylko doszło doświadczenie, dużo większa tolerancja na drugiego, większe zrozumienie i tyle. To, a tam trochę wystąpiło efekt zmęczenia takiego. Myśmy raz powiedzieli, że myśmy w jednym roku zagrali 100 koncertów, tak, około 100 koncertów w jednym roku. 150 trzeba dojechać, wrócić, sobie 150, 180 dni razem. Do tego kontrakt płytowy opiewający na płytę co roku. Tak. I naciski. Wiesz, no, trochę nas to zmęczyło, trochę nas to pewnie przerosło, trochę było. No był już taki moment, że na by było wiesz. Rynek się załamał, tak jak sprzedawaliśmy wtedy kilkadziesiąt tysięcy płyt, to nagle okazało się, że szóstki, i to nie tylko my, ale wielu naszych kumpli i kolegów z innych zespołów, nagle nakład spadł do 10 tysięcy. I wiesz, nagle się zrobiło smutno, nie? Ze wszystkim koncerty też zaczęły mniej, jakby się, ludzie też się trochę zmęczyli nami. To nie jest tylko, że myśmy się zmęczyli. Wszystko się moim zdaniem złożyło w dobrym momencie. A ty tak zabrzmiało, bo mówisz o tej sprzedaży płyt, nie? Że wtedy się sprzedawało tyle, nie? A to spadło. Że tak zabrzmiało, jakbyśmy wtedy na tamtej sprzedaży zarobili. To nie o to chodzi, żeśmy zarabiali. Tylko jakby to był jeden z impulsów, który dołożył po prostu swój kameczek na szale tego ciężaru. I tyle. No nie mówię, że to był główny jakiś powód. Absolutnie nie.
No ale nie zarabialiśmy to nie dlatego, że nie mogliśmy, tylko dlatego, że byliśmy frajerzy i taki, a nie inny, i ufaliśmy managementowi i podpisaliśmy takie, a nie inne kontrakty, wiesz. A z drugą sprawą też, że firma taki w ogóle kontrakt wystawiła. Więc to świadczy też o i o naszej głupocie, i o frajerstwie firmy, i o frajerstwie managementu. Zapraszamy na koncert. Wszystko powiedzieliśmy na płycie. No nareszcie Paweł coś powiedział. Jeden w tą stronę, w tą stronę. Jarek, tutaj dajesz. Dajesz tu, Jarek, w środek. To będzie za 20 minut. Czekaj, to telefon wyłączę. Ha, jednak. Więc wiesz, generalnie też nie wcina. Jeden z Wrocławia, drugi z Poznania. Ciężko się z nami zgrać, nie? Ale dajemy raz. Ulica Jerzego Rutkowskiego, a zaspij. W Sopocie mamy rondo Niemena, to sobie nie możecie się ulicy. Jedno jest pewne. Za te powiedzmy, za te 50 czy 100 lat, jakby tak nazywali szkołę, czy ulicę, czy czyimś imieniem, na przykład, nie wiem, powiedzmy, moim imieniem by nazywali, to jedno jest pewne, nie miałbym wtedy nic przeciwko temu. Stadion, na przykład, stadion imieniem Tomasza Lipnickiego. Teraz mogę się nie zgadzać, ale zaraz to miał to w grupie.